piątek, 23 czerwca bieżącego roku, w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się konferencja Granit na Szlaku Kamienia, która oficjalnie otworzyła projekt Szlak Kamienia, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Republika Czeska-Polska 2014-2020. Całkowita wartość projektu to około 2 milionów euro. Wzięli w niej udział realizatorzy projektu Schorzic, Podzwicińska, Świdnicy, Dobromierza i Strzegomia, władze samorządowe, przedstawiciele strzegomskiej branży kamieniarskiej, mieszkańcy gminy Strzegom i zaproszone media. To, że podjęliśmy się z łącznie 5 partnerów do realizacji projektu Szlak Kamienia, to jest jedna kwestia. To, że chcemy przybliżyć, jak ten projekt będzie przebiegał, chcemy zachęcić turystów do odwiedzenia wszelkich tras przebiegających przez projekt, przez trasy turystyczne biegnące po poszczególnych gminach, miastach, to gdyby nie to, że promujemy to przedsięwzięcie i nie to, że ta dzisiejsza konferencja, właściwie nikt o tym by nie wiedział. Po to właśnie potrzebne są te spotkania, po to jest potrzebna ta konferencja, po to wszelkie wywiady i relacje medialne, aby turyści dowiedzieli się, że Strzegom, Chorzice, Podzwicińsko, Świdnica i Dobromierz wspólnie realizują projekt Szlak Kamienia, że pozyskały środki unijne i chcą dla turystów przybliżyć swoje rejony, przybliżyć kamienne zabytki i zaprosić do zwiedzania poszczególnych miast i gmin. Dzisiaj informowaliśmy o poszczególnych etapach, bo tak naprawdę projekt rozpoczął się 1 stycznia tego roku, natomiast zakończy się 30 czerwca 2019 roku, więc przez te 2 lata cała realizacja projektowa, inwestycyjna będzie realizowana. Każde z miast, gmin ma u siebie poszczególne działania, one szczegółowo dzisiaj zostały omówione. Najważniejszym przedsięwzięciem jest to, że Chorzice remontują muzeum swoje. Stworzy się tam jedna z placówek sieci multimedialnych, druga powstanie w Strzegomiu, w Centrum Aktywności Społecznej, również pomieszczenie multimedialne. Tam będą mogli turyści dużo dowiedzieć się na temat tras biegnących wzdłuż Szlaku Kamienia. Natomiast to, co jeszcze ważne w Strzegomiu, to Aleja Rzeźby w Kamieniu. Tak nazwaliśmy Aleję Wojska Polskiego, która od dawna wymagała remontu, do pasowania do takich form wypoczynku dla mieszkańców i osób, które przyjeżdżają do Strzegomia. I tam właśnie plenery rzeźby w kamieniu, powstają rzeźby gdzieś tam składowane w różnych zakładach kamieniarskich, a tu będzie doskonałe miejsce do wyeksponowania rzeźb granitowych i tych, które z Piaskowcu wykonują rzeźbiarze w Chorzicach. Oficjalne zakończenie przypada, tak jak wspomniałam, na 30 czerwca 2019 roku, natomiast oficjalnie chcielibyśmy do końca 2018 roku zamknąć wszystkie projekty inwestycyjne, a pierwsza połowa roku 2019 będzie polegała na tym, żebyśmy promowali, reklamowali i zachęcali turystów, rodziny całe, do odwiedzenia naszych miejsc na trasie Szlak Kamienia. Tę część konferencji zakończyły popisy wokalne grupy Melodii ze Szkoły Artystycznej w Chorzicach oraz niezwykle dynamiczne prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci z Akademii Tańca i Ruchu BANS ze Strzegomia. Uczestnicy konferencji Granit na Szlaku Kamienia mieli okazję odwiedzić miejsca realizacji projektu w Strzegomiu, a więc Aleję Wojska Polskiego, gdzie będzie utworzona tzw. Aleja Rzeźb. Zwiedzili także Centrum Aktywności Społecznej Karmel, na terenie którego powstanie multimedialne centrum informacyjne o Szlaku Kamienia. Z okien autokaru podziwiali również krzyż na Górze Krzyżowej, który dzięki projektowi będzie oświetlony. Przy okazji zobaczyli kamieniołom bazalt oraz kamieniołom należące do firmy Piramida w Kostrzy.